Cześć, z tej strony Karolina Sobańska, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego zapraszam ciekawych gości i rozmawiam z nimi o szeroko pojętym, zdrowym i świadomym stylu życia. Mówimy o diecie roślinnej, ekologii, etycznej konsumpcji, ale też o podróżach czy motywacji. Moim dzisiejszym gościem po raz drugi jest Małgosia Majewska-Tomasik, która u mnie występuje zazwyczaj jako psychoterapeuta, ale nie zapominajmy, że jest też doktorem chemii i absolwentką etnologii. W dzisiejszym odcinku rozmawiamy oczywiście o psychoterapii, ale tym razem dowiemy się, jak wybrać odpowiedni nurt psychoterapeutyczny, czym różni się terapia grupowa od indywidualnej oraz jakie są wady i zalety terapii online. Ten odcinek ma format odpowiedzi na Wasze pytania, dlatego zgłębimy takie zagadnienia jak fobie społeczne, walka z nieśmiałością, depresja czy WWO. W tym odcinku mówimy też o tym, jak bez pomocy terapeuty można pracować nad sobą i z tej okazji przedstawiamy Wam codziennik, czyli wyjątkową książkę, którą stworzyłyśmy razem z Małgosią. Jest to narzędzie do samorozwoju. Zostało one stworzone przez ekspertów z dziedziny psychoterapii oraz coachingu. Zresztą o wszystkim mogliście słyszeć w filmie promocyjnym, ale również w tej rozmowie dowiecie się, w jaki sposób za pomocą codziennika można naprawdę sobie pomóc. Przedsprzedaż codziennika trwa do końca sierpnia i jest on dostępny w wyjątkowej, promocyjnej cenie specjalnie dla tych osób, które zdecydują się kupić go w przedsprzedaży i zamiast 120 zł kosztuje on 89 zł. Także jest to naprawdę wspaniała okazja i takie podziękowanie dla tych osób, które zaufają nam na samym początku tej drogi rozpowszechniania tego wyjątkowego produktu. Link do zakupu codziennika znajdziecie w opisie. Jest on dostępny na mojej stronie karolinasobańska.com w zakładce sklep. Ja teraz zapraszam Was już do wysłuchania rozmowy z Małgosią. Mam nadzieję, że będzie to dla Was ogromne źródło wiedzy. Cześć Małgosiu. Cześć Karolina. Bardzo się cieszę, że jesteś ze mną, chciałam powiedzieć w moim studio, ale tak nie do końca, po raz kolejny. Jesteś jednym z tych niewielu nadal gości, którzy powrócili i myślę, że to nie jest ostatni raz. Znaczy wiem to, na pewno. Ja się bardzo cieszę, to jest dla mnie ogromne wyróżnienie. Zanim przejdziemy do meritum, to chwila na prywatę. Pojawiło się pytanie, które też mnie bardzo zaciekawiło. Dotyczyło ono tego, jak czułaś się z tak radykalną zmianą branży, czyli chodzi o moment, kiedy postanowiłaś zostać psychoterapeutą. Mówiłyśmy o tym w poprzednim odcinku, o tym, jak wyglądała Twoja ścieżka naukowo-zawodowa. Byłaś chemikiem, już nie. Jesteś doktorem chemii, jesteś też etnologiem, ale po tych wszystkich latach studiowania podjęłaś decyzję, żeby iść do szkoły po raz kolejny i zostać psychoterapeutą. Czy to było dla Ciebie duże wyrzeczenie? Czy było Ci łatwo znowu postawić na coś nowego? Czy to było wyrzeczenie? Nie. Ja byłam bardzo szczęśliwa, że podejmuję wreszcie decyzję, która jest w 100% moja, z którą się identyfikuję, która nie jest podyktowana czyimiś oczekiwaniami związanymi ze mną, tylko wyraża mnie. Więc ja byłam bardzo uskrzydlona tym, że taki pomysł się pojawił i że w ogóle ja mam na to środki. Bo właśnie... Wykształcenie się do tego zawodu jest no niestety dosyć kosztowną inwestycją. Studium psychoterapii często trwa 4 lata. Są oczywiście także krótsze szkoły, ale akurat to, które ja wybrałam, trwa 4 lata. Wcześniej jeszcze skończyłam studium poradnictwa psychologicznego. Za rok szkolenia płaci się średnio 8 tysięcy i to i tak jest jedna z tańszych szkół. Więc to są po prostu duże koszty. Więc w jakimś sensie, no tak, podejmujesz ryzyko, bo inwestujesz te pieniądze, ale nie masz żadnej gwarancji, że po pierwsze wytrwasz, a po drugie, że odnajdziesz się później na rynku. Jest jednak dosyć duża konkurencja, więc trzeba być naprawdę mocno zdeterminowanym, żeby pokonać te wszystkie przeciwności i gdzieś tam zawalczyć o swoje. Natomiast no, będę podkreślać, że jakby dla mnie ogromną siłą, która dodawała mi skrzydeł, było to, że to była wreszcie moja decyzja. Taka, z którą naprawdę się identyfikuję, z którą się dobrze czuję i w którą wierzę. I wiedziałam, że jeżeli uda mi się doprowadzić do końca ten plan, to będę miała zawód, który będzie mi dawał mnóstwo satysfakcji
i o którym będę wiedziała, że jest potrzebny i ważny. Czyli musiałaś tutaj dać sobie w zasadzie i temu zawodowi dosyć duży taki kredyt zaufania, bo wiedziałaś, że czeka Cię wiele lat nauki i nadal nie wiedziałaś, czy odnajdziesz się właśnie w tym zawodzie i czy będzie to sprawiało Ci tę satysfakcję, która kierowała Tobą na początku. Czy jest tak teraz? Czujesz się spełniona? W sensie, czy jesteś na dobrej drodze? Bardzo ładnie to ujęłaś. Rzeczywiście dałam duży kredyt zaufania temu zawodowi. Tak. Teraz nadal to czuję, jakby jestem z każdym dniem, z każdym klientem, który się pojawia na mojej drodze, coraz bardziej pewna tej decyzji i coraz bardziej zadowolona z tego, że ją w ogóle podjęłam. A powiedz mi, da się zostać psychoterapeutą, idąc taką ścieżką edukacji publicznej? Czy są w ogóle szkoły państwowe, które to oferują? Z tego, co mi wiadomo, nie. Aczkolwiek są sytuacje, gdzie ludzie bez kończenia szkół pracują jako psychoterapeuci, bo na przykład placówka, która ich zatrudniła jako psychologów, umożliwiła im po prostu jakiś kurs i oni po tym kursie pracują jako psychoterapeuci. Znam jeden taki przypadek. Nie wiem, na ile to jest częsta praktyka. Jak widać, jest to możliwe. Jak ja się interesowałam tym, jak się dostać do tego zawodu, to nie miałam innego wyjścia, ponieważ nie jestem psychologiem z wykształcenia, więc jakby musiałam. Tak, z założenia to nie była droga dla Ciebie. Tak, tak. Słuchaj, no głównym pytaniem, które było zadawane, to było pytanie o dobranie terapii. Też mówiłyśmy o tym wcześniej, że nie będziemy ukrywać, że terapia jest inwestycją. I nie każdy ma na to środki, ale jest naprawdę bardzo dużo osób, które potrzebują pomocy. Wręcz każdy, może nie tyle, że każdy potrzebuje terapii na teraz, ale każdemu by się ona przydała, nawet do poznania samego siebie. Ale załóżmy, jeżeli ktoś już wie, że sam sobie nie daje rady, chce iść do terapeuty, jest to duży problem, jak wybrać tego terapeutę, ponieważ jest dosyć sporo możliwości. Powiedz mi w dużym skrócie, jeżeli chodzi o nurty w psychoterapii, jak najłatwiej wybrać nurt dla siebie? To, co przyszło mi do głowy, bo też nie było wielu konkretów w pytaniach, to inaczej jest, kiedy mamy problemy w pracy, inaczej jest, kiedy mamy problemy ze sobą, inaczej jest, kiedy mamy problemy z partnerem. Jak się poruszać po tym świecie nurtów psychoterapeutycznych? To ja może powiem, jakie są te nurty i jakby jak działają i kto ewentualnie... I coś dobierzemy. I kto pasowałby, prawda, do takiego nurtu, kto by się w nim odnalazł. No takim najbardziej, wydaje mi się, charakterystycznym dla w ogóle psychoterapii jest nurt psychodynamiczny, bo on się wywodzi po prostu z psychoanalizy, czyli od samego Freuda, ojca psychoterapii. I to jest nurt, który wychodzi z założenia, że problemy są odzwierciedleniem wewnętrznych konfliktów, tak? Że targają nami różne siły, nasze id, nasze superego, tak? Mamy jakieś pragnienia dyktowane właśnie przez id, które superego blokuje, bo wypada, bo nie wypada i tak dalej. I te konflikty często są nieuświadomione. Poczekaj, jeszcze dodamy, że id to są te potrzeby takie pierwotne, biologiczno-fizjologiczne. Tak, dokładnie tak. I te konflikty są nieuświadomione, natomiast one powodują objawy, które jesteśmy w stanie zaobserwować. I jakby terapia psychodynamiczna zajmuje się wyciąganiem na wierzch do świadomości tych konfliktów. To jest terapia zazwyczaj długoterminowa, trwa kilka lat, charakteryzuje się też większą częstotliwością spotkań. Oczywiście nie zawsze można też znaleźć psychoterapeutę, który pracuje w tym nurcie, ale spotyka się raz w tygodniu. I ona służy takiemu naprawdę dogłębnemu poznaniu siebie. Mhm. Trochę na przeciwległym końcu skali stoi terapia poznawczo-behawioralna, która z kolei jest krótkoterminowa, bardzo konkretna. Ona wychodzi z założenia, że nasze emocje i zachowania są podyktowane naszymi myślami, z których zdajemy sobie sprawę bądź nie. Te myśli pojawiają się w naszej głowie, czasami niezauważone, i powodują, że zaczynamy się bać, zaczynamy się złościć, coś zaczynamy odczuwać i automatycznie zachowujemy się w jakiś sposób. To jest taki nurt, który jest chyba najlepiej zbadany i też bada się jego skuteczność. I to jest nurt
dające szybkie efekty. To znaczy, jakby to powiedzieć, jeżeli widzisz, że w Twoim życiu się pali, idziesz na terapię poznawczo-behawioralną, gasisz pożar, tak? Zajmujesz się przede wszystkim ugaszeniem tych objawów. To jest też zarzut do tej terapii, tak? Że ona działa powierzchownie, że ona leczy objawowo, a nie zagłębia się w tak naprawdę przyczyny Twoich problemów. To też nie jest do końca prawda, bo to jest terapia behawioralno-poznawcza, czyli ten element poznawczy też tam jest. Im dalej ta terapia trwa, tym bardziej dociera się do jakichś głębokich przekonań na własny temat, które tak naprawdę są podstawą tych wszystkich trudności, z którymi się człowiek boryka. I ja mam taki, nie chcę powiedzieć ambiwalentny, bo to nawet trochę za mocne słowo. Lubię korzystać z technik tej terapii, ale terapia psychodynamiczna w jakiś sposób jest mi jednak bliższa. Uważam, że ona ma w sobie ten element sztuki, taki trochę nieuchwytny, który mnie bardzo pociąga i po prostu ona jest w moim przekonaniu atrakcyjna intelektualnie, dla mnie w każdym razie. Ale też z kolei wymaga tego, żeby klient no też się nią trochę tak zafascynował, żeby chciał wejść w ogóle w tę podróż, tak? Natomiast w terapii poznawczo-behawioralnej kurczę, no masz jakieś zadania do wykonania, jakieś prace domowe, robicie tabelki, plusy, minusy. Ona jest taka mocno, powiedziałabym, techniczna, ale właśnie daje szybkie efekty. I ona kierowana jest głównie do osób, których problemy są, można powiedzieć, nieco bardziej określone niż ludzi, którzy narzekają na takie trochę nieuchwytne poczucie braku sensu życia. Tak. Czyli, egzystencjalne. Tak. Czyli tutaj można się wyleczyć z bólimi, z zaburzeń odżywiania, tak, z lęku panicznego, z różnych fobii, z PTSD, także z depresji. No i ona jest przede wszystkim, tak jak już mówiłam na początku, jest krótsza. Więc i też tutaj brzmi kusząco, bo my w dzisiejszych czasach lubimy takie proste rozwiązania. Może nie tyle proste, co szybkie, że wiemy, że pójdziemy na terapię z jakimś problemem i wyjdziemy z niej bez niego. A jak trochę słyszę o psychoanalizie, to od razu kojarzy mi się, że może się okazać, że wyjdziemy i się okaże, że mamy 1000 problemów więcej. Wiesz, o co chodzi, bo odkrywamy kolejne jakieś tam warstwy i myślimy sobie, kurczę, my to jesteśmy jednak ostro pokiereszowani. No tutaj rzeczywiście do tej terapii psychodynamicznej trzeba być mocno zmotywowanym. Nie trzeba po prostu chcieć poznać siebie, a nie tylko uporać się z jakimiś trudnościami. Psychodynamicznej. Tak. Czyli to jest ta pierwsza, bo muszę poukładać sobie też tę terminologię. Jeszcze jest jakiś inny taki nurt praktykowany? Jeszcze są, no powiedzmy, że dwa. Tak naprawdę jest dużo więcej, ale ja mówię o takim jakby podstawowym podziale, tak? Są jeszcze terapie należące do nurtu humanistyczno-egzystencjalnego. To jest taki nurt, jakby, gdzie klient, który przychodzi, już nie jest pacjentem, osobą chorą, tylko jest po prostu człowiekiem, który doświadcza jakichś trudności. Tutaj się rzeczywiście dużo mówi o sensie życia, o wartościach takich jak wolność, jak miłość, o przemijaniu, o śmierci. I ona jest też nieco bardziej skupiona może na teraźniejszości, na problemach doświadczonych w teraźniejszości. Do tego nurtu należy modna i też lubiana przeze mnie psychoterapia Gestalt. Mhm. I kto chodzi zazwyczaj na taką terapię? Ludzie, którzy w psychoterapeucie szukają partnera do rozmowy. A, czyli są takie osoby, które po prostu chcą sobie pogadać. I one chętnie pójdą właśnie akurat do psychoterapeuty. Akurat może nie powiedziałabym tego o gestalcie, ale o tej terapii, na przykład skoncentrowanie na kliencie, tak? To jest bardzo ciekawe, powiem Ci. Chyba, znaczy, trochę muszę dodać taki złośliwy komentarz, że chyba ktoś ma za dużo funduszy i nie czuje się spełniony w rozmowach z najbliższymi, to wybiera sobie psychoterapeutę, żeby po prostu płacić mu za to, żeby go słuchał i sobie z nim filozofował. Ale czemu nie? Wszystko jest dla ludzi. Ja nie chciałabym tutaj robić złego PR-u przedstawicielom tego nurtu, bo to też trochę nie tak. Oczywiście ona też ma wymiar leczący i to jest jej podstawowe założenie, tak, żeby temu klientowi jednak pomóc bardziej cieszyć się życiem, tak? Czy na przykład uświadamiać sobie wartości, które są dla niego ważne, a tym samym jakoś aktywnie budować swoje szczęście poprzez realizację tych wartości. I ostatni? Ostatnia to jest terapia systemowa. Czyli taka terapia, która wychodzi z założenia, że człowiek jest częścią systemu rodzinnego czy jakiegokolwiek innego i nie sposób dotrzeć do sedna jego problemów, jeżeli się człowiek nie przyjrzy temu, jak w tym systemie funkcjonuje i jak ten system oddziałuje też na niego. To jest terapia rekomendowana dla na przykład par,
rodzin, które mają problemy wychowawcze, tak, ale też można na nią się zgłosić indywidualnie. Ale to jest tak, że wtedy terapeuta analizuje Twoje życie rodzinne, ale też Twoje życie zawodowe? Czy wybiera, bo to mnie zastanawia, czy patrzy na Ciebie jako część różnych systemów? Tak, patrzy na Ciebie jako część różnych systemów, przede wszystkim systemu rodzinnego oczywiście. Mhm. Tak. Terapeuci systemowi używają takiego narzędzia, które nazywa się genogram, czyli rozrysowują sobie coś, co można by nazwać bardzo niefachowo drzewem genealogicznym, tak? Czyli taki układ pomiędzy członkami rodziny i na tej podstawie patrzą na tę rodzinę, starają się rozumieć pewne rzeczy, co się na przykład powtarza z pokolenia na pokolenie. Czy jeżeli szukamy sobie terapeuty, to on zazwyczaj się ogłasza pod jakimś konkretnym nurtem? Czy może być na zasadzie psychoterapeuta i on czerpie z różnych? Nie powiedziałam o nurcie, w którym sama pracuję. Proszę o Gosiu. No i last but not least. Zdecydowanie. Nurt integratywny, w którym sama pracuję, czyli nurt, który łączy tak naprawdę wszystkie, o których wspomniałam. Albo inaczej, terapeuta, który się kształci, jest kształcony w każdym z tych nurtów, tak aby później móc dopasować sposób swojej pracy do klienta, który do niego przychodzi, do jego problemu, ale też do jego osobowości, jakichś preferencji, czasu, jakim dysponuje. Także no, to jest taki nurt, który daje najwięcej możliwości terapeucie, tak? No ale też klientowi, bo on już wtedy nie musi zastanawiać, jaki nurt wybrać i kogo sobie szukać, bo wie, że terapeuta, do którego się zgłosi, trochę mu w tym pomoże i jakby, no nie chcę powiedzieć, że dokona za niego tego wyboru, dostosuje do niego. I to jest całkowicie po stronie terapeuty, czyli nie ma jakby, to on decyduje, z którego nurtu będzie czerpał. Tak. Dostosowując się do swojego klienta. No on ma wiedzę. Klienta. Właśnie, klienta czy pacjenta? Oj, to... To jest jakaś duża dyskusja. To jest duża dyskusja, tak. To myślę, że to nie ma zgody nawet w samym środowisku, jak mówić. No na pewno w psychoterapii częściej mówi się o pacjencie, w poradnictwie mówi się o kliencie, ale... Nie ma też większego znaczenia. Nie ma to też większego Chodzi o tę samą osobę, rolę i tak dalej. Kolejna kwestia to jest to, czy terapia indywidualna, czy terapia grupowa. Myślę, że wiele osób ma sporo takich uprzedzeń, jeżeli chodzi o terapię grupową. Zresztą ja również, jak myślę o terapii grupowej, zastanawiam się, jak czułabym się, opowiadając o jakichś swoich sprawach przy grupie osób. Ale wiem, że jest to bardzo skuteczna terapia w pewnych przypadkach. To jak to jest? Kto idzie na grupową, a kto idzie na indywidualną? Na terapię grupową najchętniej prawdopodobnie idą osoby, które mają problemy w relacjach, ponieważ grupa zapewnia taką szansę, żeby móc w bezpiecznych warunkach zaobserwować i też otrzymać feedback, który mówi o tym, jak ja w tych relacjach funkcjonuję, jak je nawiązuję, jak jestem odbierany, jak reaguję. Bo też jakby mogę zauważyć to, jak reaguję, ale jeżeli tego nie zauważę, to na przykład zauważę tę osobę prowadząca taką grupę, tak? I może mi wskazać, co się ze mną dzieje, kiedy na przykład nie mam kontaktu ze swoimi emocjami, nie umiem ich nazywać. Więc jakby terapia grupowa, no siłą rzeczy bardzo skupia się na tu i teraz, czyli na tej relacji, na procesie grupowym, który się wydarza w czasie rzeczywistym, uwzględniając jedynie historyczny aspekt każdej z osób, która do grupy należy. Z kolei w terapii indywidualnej jest odwrotnie. Tam głównie przyglądamy się temu, co było i oczywiście też komentujemy, co się dzieje na bieżąco w relacji klient-terapeuta. Natomiast no jednak dużo większą wagę, chociaż to też zależy od nurtu, tak jak mówiłam, dosyć dużą wagę i na pewno większą wagę niż w terapii grupowej, poświęcamy historii klienta. W terapii grupowej po prostu nie ma na to miejsca, bo tych osób jest co najmniej kilka. Gdyby teraz z każdym omawiać dzieciństwo... Inni by zasnęli. Inni mogliby zasnąć. Chociaż są też takie... Na przykład terapia grupowa w nurcie Gestalt polega na tym, że jest praca indywidualna klienta na tle grupy i wtedy jakby ta grupa aktywnie się przygląda temu i potem na to reaguje, więc i tak bywa. Ale jestem ciekawa właśnie, jak wygląda taka dynamika i jak wygląda projektowanie takiej grupowej terapii, bo wyobrażam sobie, że może tak być, że na przykład stwierdzę, że się nie będę odzywać wcale. Czy to jest tak, że ludzie są wywoływani do odpowiedzi, czy zgłaszają się? Jak to jest? Czy prowadzący w jakiś sposób to monitoruje? To
najpierw odpowiem na pytanie o projektowanie. Często jest tak, że grupy terapeutyczne są skupione wokół jakiegoś jednego tematu. Na przykład grupa dla... grupa AA, czy grupa dla rodziców, którzy stracili dziecko, czy jakiekolwiek inne, tak? Więc to jest jakiś klucz, według którego wybiera się uczestników tej grupy. Ale nawet jeżeli grupa nie ma podyktowanego tematu, to i tak prowadzący taką grupę jest zobowiązany do tego, żeby podjąć decyzję co do tego, kto w tej grupie będzie uczestniczył, ponieważ nie każdy może uczestniczyć w terapii grupowej. Są osoby, które jakby są na tyle zaburzone, że mogłyby takiej grupie przynieść więcej szkody niż pożytku i najpierw kieruje się je do terapii indywidualnej, żeby później mogły skorzystać dopiero z takiej pracy grupowej. Natomiast odpowiadając na drugie pytanie, z mojego doświadczenia wynika z tych grup, w których ja uczestniczyłam, że rzeczywiście jak ktoś się zupełnie nie odzywa, to jest zachęta ze strony prowadzących, żeby ta osoba też zajęła jakieś stanowisko, coś powiedziała o sobie. Jakby w takim sensie, że daje się odczuć tej osobie, że ona jest zauważona, że jest ważna, że jakby czyli interesuje powie, nas to, co ma Karolina, do powiedzenia. Karolina, czy chciałabyś coś dodać? Albo jak to wyglądało u Ciebie? Bardziej, co się z Tobą teraz dzieje, Karolina, kiedy słuchasz tego i tego. Natomiast jeżeli ktoś nie ma ochoty się wypowiadać, no to też nie musi. Nie jesteśmy w stanie do tego... terapeuta nie będzie do tego zmuszał na pewno. Czyli zazwyczaj wygląda to tak, że kiedy idziemy do psychoterapeuty indywidualnie, on może nam zalecić terapię grupową i w jaki sposób nas nakierować, gdzie powinniśmy się udać. Czy to tak jest? Dobrze rozumiem? Myślę, że może się tak zdarzyć. Nie zawsze jest tak, że terapeuta chce, żeby klient uczestniczył jednolegle w terapii grupowej i indywidualnej. Niektórzy uważają, że to jest dobre rozwiązanie i może wtedy rzeczywiście kierują osoby na takie... Bo myślę sobie, wiesz, z perspektywy właśnie osoby, która szuka pomocy i musi zdecydować między terapią indywidualną a grupową, po tym, co mówisz, wnioskuję, że zawsze bezpieczniej jest najpierw iść indywidualnie na terapię i porozmawiać o tym, jak najlepiej sobie pomóc. Nie wiem, czy bezpieczniej. To znaczy, jakoś nie widziałabym niebezpieczeństwa ani tu, ani tu. Na pewno łatwiej jest przedyskutować z terapeutą indywidualnym kwestię tego, czy potrzebuje terapii grupowej. Tak, sensie. Właśnie o to mi chodziło. Natomiast chciałam powiedzieć jeszcze o czymś innym. Oczywiście jakby są zalety terapii grupowej, takie jak to, że ona jest tańsza niż terapia indywidualna. Bo a jakiego rzędu to są ceny, wiesz może? No jest 2-3-krotnie tańsza niż terapia indywidualna. Dla osób, które nie są pewne, czy na taką terapię chcą się zdecydować, bo terapia trwa zazwyczaj kilka miesięcy, to jest proces długotrwały. Polecałabym zorientowanie się poprzez uczestnictwo w czymś, co się nazywa trening interpersonalny. To są zazwyczaj kilkudniowe zjazdy, gdzie formuje się grupa, tam zachodzi proces grupowy, tak jak na terapii grupowej, tylko że on jest zintensyfikowany, ponieważ uczestnicy spędzają ze sobą kilka godzin dziennie, może nawet kilkanaście i są ze sobą praktycznie non-stop przez kilka dni. Więc to jest taka trochę terapia grupowa w pigułce. Oczywiście przez to, że jest krótkotrwała, przez to, że zazwyczaj uczestniczy w niej więcej osób niż w tym treningu uczestniczy więcej osób niż w terapii grupowej, może być tak, że nie będzie czasu na rozwiązanie naszych problemów, powiem więcej, prawdopodobnie nie będzie tego czasu, bo fizycznie jest to niemożliwe, żeby każdy z uczestników rozwiązał wszystkie swoje problemy w ciągu kilku dni. Ale jest to... Byłoby super, jasne. Ale można się jakoś zorientować, czy mi to w ogóle leży, czy nie, czy ja się w tym dobrze czuję. Jeżeli się nie czuję dobrze, to dlaczego się nie czuję dobrze? Może tym się warto zainteresować i czy to jest jakiś obszar do pracy, czy nie. Ale jaki powinien być rezultat z takiego zjazdu, o którym właśnie powiedziałaś? Że właśnie to nas nakieruje, czy chcemy iść na terapię grupową, czy jednak są jakieś takie efekty, które to przynosi? Bo zastanawiam się, kto jeździ na te zjazdy. Ja te zjazdy kojarzę ze szkoły, ponieważ one były obowiązkowym elementem mojego szkolenia. Natomiast wiem skądinąd, że można na taki trening jechać, nie będąc także studentem studium psychoterapii. Po prostu są takie treningi organizowane dla ludzi, którzy chcą w nich uczestniczyć i jakby oni nie muszą być w żaden sposób umocowani w jakichś szkołach.
Jeżeli chodzi o efekt takiego treningu, to na pewno wszystko zależy od tego, na ile ktoś jest autorefleksyjny, na ile potrafi się sobie przyglądać, na ile jest w stanie zauważyć, co w nim się dzieje, kiedy. Musi odnaleźć się w nowej grupie pełnej osób, których nie zna. Ci ludzie mają wobec niego jakieś oczekiwania, wchodzą być może w jakieś konflikty. Czy ja na to reaguję, czy jest mi wszystko jedno, czy jestem skontaktowany ze swoimi emocjami, czy nie, czy umiem je okazywać, czy nie. No, nie, jakby przez to, że tych ludzi jest tam tyle, wiadomo, że prowadzące takie treningi nie są w stanie zatrzymać się przy każdym i pokazać wszystkiego. Więc no, jednak tu jest niezbędny ten element autorefleksyjności, ale to na pewno może być jakimś punktem wyjścia do tego, żeby się zastanowić nad sobą i chociażby przemyśleć temat dalszej terapii. Albo po prostu wyciągnąć jakieś interesujące wnioski dla nas samych, wnioski, jako takie jasne, tak. Społeczne doświadczenie. Solowo społeczne bym powiedziała. Nie, brzmi to naprawdę bardzo ciekawie. Jeszcze jedna kwestia, która dotyczy właśnie wyboru terapii, która też często pojawiała się w pytaniach, dlatego muszę o tym powiedzieć. To jest, myślę, że idealne pytanie do Ciebie, ponieważ prowadzisz terapię przez internet, terapię na Skype'ie i jest to norma dla Ciebie, natomiast dla wielu osób jest to swego rodzaju przeszkoda, nie wiem, wada. Z drugiej strony bardzo wiele osób, które mieszkają na przykład w mniejszych miejscowościach, nie ma dostępu do psychoterapeuty. Prawdopodobnie jest to dla nich jedyne rozwiązanie, ale z jakiegoś powodu utarło się, że to jest takie gorsze rozwiązanie, że zawsze lepiej spotkać się z kimś fizycznie. Czy terapia online w jakiś sposób odstaje? Ma więcej negatywnych stron niż klasyczna terapia na żywo? Myślę, że to zależy od tego, jak my sami się czujemy w kontakcie zapośredniczonym. Ja ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że nie widzę różnicy w efektach terapii, czy prowadzę ją w gabinecie, czy prowadzę ją przez Skype. Oczywiście ona ma swoje ograniczenia. Kiedy widzę klienta uciętego do połowy, nie jestem w stanie zauważyć, czy on na przykład macha sobie nóżką i zauważyć, czy z jakichś względów zrobiło mu się w gabinecie niewygodnie, tak? Czy na przykład chciałby z niego wybiec. Gdybym to widziała, mogłabym zapytać, co takiego się wydarzyło między nami, co powiedziałam, albo co pomyślał, że nagle zaczął jakoś tak emocjonalnie reagować. I to byłoby punktem wyjścia do dalszej dyskusji, czy jakimś obszarem do pracy. Jeżeli tego klienta nie widzę jakby całościowo, no to jakoś obcina moje postrzeganie, tak? Natomiast, tak jak mówiłaś, ja pracuję przez Skype'a, moi klienci myślę, że są zadowoleni i na razie z tej terapii nie rezygnują, wręcz przeciwnie, z tego co mi wiadomo, korzystają z niej z dużym zadowoleniem, także oczywiście jeżeli ktoś ma możliwość skorzystania ze świetnego specjalisty u siebie na miejscu, to ja zachęcam do takiego rozwiązania, ale też nie ma się co jakby spinać przed podejmowaniem terapii przez internet, tylko z powodu jakichś uprzedzeń, bo się słyszało, że to jest gorsze. Nie, myślę, że to wszystko jest, też zależy jakby od relacji, tak? Jak ta relacja wygląda. Można nawiązać super relacje przez internet, bo akurat terapeuta Ci podpasuje osobowościowo, a nie nawiązać jej w gabinecie, bo terapeuta, którego masz na miejscu, no, będzie miał w sobie coś takiego, co po prostu Cię zablokuje i ta relacja się nie nawiąże. Inna rzecz jest taka, że też są niekiedy ludzie, dla których terapia przez internet sama w sobie ma wartość większą niż terapia w gabinecie, bo na przykład nie muszą się mierzyć z lękiem o to, że spotkają kogoś w poczekalni. Oczywiście to jest znowu temat do pracy terapeutycznej, taki lęk. Natomiast nie każdy jest gotowy na to, żeby go na starcie pokonać, tak? Jest to bardzo podobna obserwacja do tego, co przyszło mi do głowy w kontekście terapii grupowej. Idziesz do grupy obcych ludzi i też nie wiesz, czy tam nie będzie twojej sąsiadki, koleżanki z podstawówki, czy jakiejś innej znajomej osoby, więc też myślę, że jest to swego rodzaju bariera lub lęk do pokonania, ale myślę, że dobre jest to, że tych opcji jest wiele, dlatego każdy może dobrać sobie coś dla siebie. I w przypadku terapii 1:1, która jest chyba najpopularniejsza mimo wszystko, pojawia się takie pytanie, skąd ja, jako osoba, która idzie na terapię i nie jest doświadczona
wiadomo, jako pacjent, mam wiedzieć, że ta terapia przynosi jakieś rezultaty i że my w ogóle po pierwsze jesteśmy na dobrej drodze, że tak jak powiedziałaś, że ta relacja została nawiązana, ale ja nie wiem, czy ta relacja została nawiązana bardziej intensywnie, mniej intensywnie, czy to powinno tak być, czy powinnam się tak czuć wobec terapeuty. Myślę, że osoba idąca na terapię ma bardzo wiele wątpliwości i czy są jakieś sposoby, żeby to zmierzyć, ocenić, czy to idzie w dobrym kierunku? I właśnie to pytanie, które zadałam na początku. Po jakim czasie możemy stwierdzić, że w ogóle są jakieś efekty? Myślę, że to wszystko zależy. Przepraszam, że to udzielam takiej odpowiedzi. Niepopularna odpowiedź. Wiem, że nie chcecie tego usłyszeć, ale niestety. No tak, niestety to zależy, tak? Od mnóstwa czynników, od nurtu, jakie wybraliśmy, od problemu, z jakim się zgłaszamy, od naszej motywacji, od sytuacji życiowej, od tego, czy nas coś rozprasza w życiu, czy nie, czy nie wiem, zdajemy akurat egzaminy do szkoły na przykład i nasza uwaga jest przez to pochłonięta, czy no, mnóstwo rzeczy może na to wpływać, jak szybko zaobserwujemy efekty w terapii. Myślę, że jeżeli, znaczy bezpiecznie jest powiedzieć, że jeżeli po roku takich efektów nie ma, no to już powinniśmy się zastanawiać, czy wszystko idzie w dobrą stronę, ale to też nie zachęcam do gwałtownych ruchów. Raczej w pierwszej kolejności radziłabym po prostu porozmawiać z tym terapeutą o naszych oczekiwaniach, które są niespełnione, o tym, że coś nam się nie podoba, że mamy jakieś obserwacje i zobaczyć, co on na ten temat powie, tak? A powinniśmy wyjść z terapii z uśmiechem na twarzy, z motywacją do życia, czy wrócić do domu, położyć się spać i płakać? Ale po zakończonej terapii, czy po jednej sesji? Nie, po jednej z sesji. To też jest takie pytanie, na które nie ma jednej odpowiedzi, ponieważ... Nie, musiałam je zadać. Ponieważ to jest tak, że no optymalnie by było, gdyby rzeczywiście klient wychodził z gabinetu z obniżonym napięciem. Uskrzydlony, oczywiście, ale często się zdarza tak i to też nie jest nic nienormalnego albo świadczącego źle o procesie terapeutycznym, że klient reaguje jednak pogorszeniem nastroju na zagłębianie się w jakieś bolesne dla siebie tematy z dzieciństwa, tak? No, też z drugiej strony ciężko mu się dziwić, bo jeżeli, mówiąc brzydko, odgrzebuje jakieś kwestie, o których uporczywie starał się zapomnieć, no to zrozumiałe, że pogarsza mu to nastrój. Natomiast jest to efekt przejściowy i to z dużym prawdopodobieństwem minie i ustąpi miejsca tym efektom pozytywnym, na które czekamy i na które liczymy. Czyli trochę reasumując, jeżeli obawiamy się tego, czy nie relacja, tylko czy terapia przynosi rezultaty, to lepiej idąc na terapię nie myśleć o tym, tylko kiedy pojawi się wątpliwość, po prostu powiedzieć o tym terapeucie i przegadać to z nim. Tak, ja będę powtarzać to jak mantrę, ale skuteczni terapeuci to ci, w których wierzą klienci. Tak, bo ta relacja opiera się na zaufaniu. Tak, ta relacja się opiera na zaufaniu i jakby to zaufanie jest warunkiem chęci zaangażowania się w tę terapię, tak? Bo jeżeli nie ufam mojemu terapeucie, no to niekoniecznie mam ochotę dać mu się prowadzić. A to chyba czujemy od razu. Przepraszam, że ci przerwę, ale mam wrażenie, że dużo osób zanim pójdzie na terapię ma tyle obaw, że się nakręca negatywnie i wmawia sobie, że te lęki są tak silne, może nie wmawia, może te lęki są tak silne, że to ich demotywuje przed pójściem na terapię, a ja myślę, że jednak każdy z nas ma na tyle silną intuicję, że kiedy stanie w obliczu tak prywatnej jednak relacji, tak intymnej relacji, jak właśnie relacja z terapeutą, to będzie wiedział, czy to jest to, czy nie. Tak przynajmniej ja ufam, że to tak właśnie powinno wyglądać, że rozmawiasz z kimś, myślisz sobie, no to nie wypali. I wtedy wiesz, że musisz szukać dalej, a jeżeli czujesz, że klika między tobą a terapeutą, to zostajesz tam. I chyba nie ma po co tego tak strasznie analizować przed początkiem terapii. To znaczy, wiesz, lęk związany z podjęciem terapii niekoniecznie musi wynikać z lęku o relację terapeutyczną, chociaż rzeczywiście też. I tutaj jasne, masz rację. Myślę, że no każdy ma jakąś tam intuicję, która pozwoli mu ocenić, czy się dogada z tą osobą, czy się nie dogada. Nawet jeżeli nie oceni tego po pierwszym spotkaniu, to tak jak wspominałam wcześniej, te spotkania konsultacyjne no, trwają powiedzmy przez 2-3 tygodnie, więc no, jest ten czas na to, żeby taką decyzję podjąć.
Więc jeżeli idziesz na terapię, ci się nie podoba, możesz po prostu na nią nie wrócić, dopóki nie podpiszesz kontraktu ze swoim terapeutą, że decydujecie się na pracę długoterminową. Ale też no, są lęki dotyczące w ogóle zmiany, tak? Ruszenia czegoś w swoim życiu do przodu, lęki dotyczące zależności od terapeuty, lęki dotyczące oceny, albo dotyczące, nie wiem, utraty kontroli i popadnięcia w szaleństwo. Nie wiem, terapeuta zmieni mi osobowość, będę innym człowiekiem i tak dalej. No, tych takich wątpliwości jest dużo, ale ja myślę, że one są trochę nieuniknione. Terapia jest takim kontaktem trochę nienormalnym, mówiąc brzydko, tak? No, ona odbiega od tego, czego doświadczamy w życiu na co dzień, więc nic dziwnego, że budzi niepokój, ale też jakby podkreślam to, że odwaga nie jest nieobecnością lęku. I wiele rzeczy jesteśmy w stanie realizować nie dlatego, że nie czujemy lęku, tylko pomimo tego, że go czujemy. I myślę, że tak samo jest z terapią. Ten cytat był bardzo piękny, powtórz go jeszcze raz. Odwaga nie jest nieobecnością lęku. Myślę, że dużo osób sobie go teraz zapisze, bo to jest bardzo ważne. I te osoby, które wydają się być właśnie na co dzień tak odważne, podejmujące wielkie czyny i działania, to nie znaczy, że one się nie boją. Też słyszałam inny cytat kiedyś, że tylko głupi się nie boi. Pytanie ode mnie jest takie, czy jest coś takiego jak terapia nieudana? I co się dzieje, kiedy jesteśmy ofiarą takiej terapii, mogę tak powiedzieć? Tak, no na pewno jest coś takiego jak terapia nieudana, jeżeli jest prowadzona przez, przede wszystkim, jeżeli jest prowadzona przez niekompetentnego terapeutę, to raczej nie ma szansy być udana, ale czasami jest tak, że nawet terapeuci, którzy mają świetne doświadczenia i sukcesy w pracy, czasami po prostu trafia im się klient, do którego albo nie umieją dotrzeć, albo on nie daje do siebie dotrzeć, albo jest niegotowy na zmianę, albo nieprzekonany do nurtu. I to też jakby znowu, to nie jest koniec świata, tak? To ani nie jest sygnał dla terapeuty, że jest złym fachowcem, ani nie jest sygnał dla klienta, że jest tak trudnym przypadkiem, że nie można mu pomóc. Relacja nie pykła, mówiąc kolokwialnie, tak? Natomiast to nie jest jakaś diagnoza stanu rzeczy, czy właśnie odnosząca się do kompetencji terapeuty, czy do problemów klienta. Chociaż już odpowiadając tak bardziej szczegółowo na Twoje pytanie, no, rzeczywiście może się zdarzyć, że w ogóle klient na terapię zareaguje pogorszeniem stanu, który nie będzie przejściowy. Jeżeli na przykład terapeuta nie rozpozna, że klient może mieć jakieś tendencje psychotyczne, zacznie z nim realizować jakieś scenki. On w tych scenkach odklei się od rzeczywistości. No, to różne rzeczy się mogą zadziać. Odpowiedzialność tutaj za to spoczywa na terapeucie, tak? Czy klientowi nie zaszkodzi, bo myślę, że nas dotyczy ta sama zasada co lekarzy, czyli primum non nocere. Czyli wracamy do tego punktu, że jednak wybór terapeuty lub decyzja na podjęcie pracy jest kluczowa. Co prawda, o tym już mówiłyśmy poprzednio, ale może warto powtórzyć, na co trzeba patrzeć, jeżeli chodzi o kompetencje? Przede wszystkim na to, czy terapeuta ma ukończoną szkołę psychoterapii. I to musi być psychoterapeuta. Tak. I też już to powtarzałyśmy, psychoterapeuta, bo terapeutą mogę być ja, tak? A psychoterapeutą niekoniecznie, bo nie mam takich kwalifikacji. Zanim przejdziemy do tej części, kiedy zgłębiamy się nieco tutaj w poszczególne trudności, jak to ładnie ujęłaś, to pojawiło się pytanie, czy w sytuacji, w której nie decydujemy się na terapię, pewnie często będą to powody finansowe, ale niekoniecznie, może ktoś nie jest właśnie gotowy na to, żeby pójść na terapię i chciałby pomóc sobie sam. Czy są jakieś techniki, które mogłabyś polecić? Czy są sposoby na to, żeby rozwiązać swoje problemy, zrozumieć siebie lepiej bez pomocy specjalisty? I tak, i nie. To znaczy, jeżeli ktoś rzeczywiście boryka się z jakimiś bardzo poważnymi problemami, to niespecjalnie widzę szansę na to, żeby pomógł sobie sam. W sensie jest dużo pozycji na rynku autoterapeutycznych skierowanych dla klientów, skierowanych do klientów, którzy borykają się z konkretnymi problemami, czyli na przykład właśnie jakieś fobie, czy PTSD,
Są takie rzeczy. Myślę, że to na pewno nikomu nie zaszkodzi, ale nie mogę dać gwarancji, że zadziała. Natomiast jeżeli są osoby, które są zainteresowane pracą nad sobą, samorozwojem, jednocześnie nie doświadczają jakichś trudności, które uniemożliwiałyby im realizację siebie, no, odwołując się do Freuda, w pracy i w miłości, to myślę, że jak najbardziej taka praca może wystarczyć, ale też może być inspiracją do tego, żeby iść dalej i na przykład w ostatecznym rozrachunku zdecydować się na terapię. Ja przyznam szczerze i mam nadzieję, że zgodzisz się ze mną, że ja od dłuższego czasu czekałam na moment, kiedy będziemy mogły w końcu o tym powiedzieć, więc tak się cieszę, że jest to właśnie w podcaście, chociaż to jest zabawne, bo ludzie, którzy nas teraz słuchają, słuchają nas w przyszłości i my jesteśmy na trochę innym etapie niż to, co będzie się działo w lipcu. Wierzę w to, że słuchacie tego w lipcu, drodzy słuchacze, i wszystko poszło zgodnie z planem, ale chcemy powiedzieć Wam o czymś, co chodziło po naszych głowach i było częścią naszego planowania i pracy od dłuższego czasu. I jest to narzędzie, które stworzyłyśmy razem z Małgosią, które może być właśnie taką formą pomocy sobie. I oczywiście głównym mózgiem tego projektu jest Małgosia, więc po prostu oddam Ci głos. Dlatego opowiedz, co to jest za cudo, które będzie mogło pomóc nam i naszym słuchaczom i każdej innej osobie w pracy nad sobą, nie jest to terapia. Chociaż? Ha. No właśnie, otóż drodzy Państwo, chcemy tutaj zajawić, jeszcze nie przedstawić, bo to nie jest film, a to jest jednak rzecz, którą bardzo byśmy chciały, żebyście zobaczyli. Codziennik. Czyli notes autoterapeutyczny, w którym znajdziecie 365 pytań, po jednym na każdy dzień, które będziecie zadawać sami sobie. Te pytania mają być punktem wyjścia do refleksji na temat tego, kim jesteście, czego w życiu potrzebujecie, czego szukacie, dokąd chcecie zmierzać. Każde z tych pytań, mamy nadzieję, że poruszy Was w lawinę kolejnych pytań i będzie tylko takim kamyczkiem, który zapoczątkuje cały proces. Jest to notes, który w naszym zamierzeniu miał być taką roczną podróżą przez Wasze życie. Podróżą, na której końcu czeka na Was Wasz najlepszy przyjaciel, czyli Wy sami, już poznany przez Was lepiej, bardziej świadomy tego, czego pragnie i bardziej świadomy tego, kim jest. Mamy nadzieję, że codziennik spełni swoje zadanie i że po roku notowania swoich odpowiedzi na pytania, które Wam zadajemy, będziecie mieli gotowy materiał na książkę i będziecie mogli sobie powiedzieć, że Wasze życie jest bardziej pełne i bardziej szczęśliwe. Słyszałam ostatnio taki cytat i teraz zastanawiam się, czy powiedziała to do mnie moja mama, czy powiedziałaś to Ty. To jest w ogóle bardzo śmieszne, że się bawię między tymi dwiema osobami. I mówił on, że pomocna dłoń znajduje się na końcu Twojego przedramienia. To nie ja, ale to bardzo ładne. Tak, to jest bardzo ładne i to w takim razie powiedziała moja mama, też gdzieś to usłyszała oczywiście. W każdym razie, tak jak Małgosia powiedziała, jest to zamysł polegający na tym, że codziennie odpowiadacie na jedno pytanie, stąd 365, kwoli wyjaśnienia, tak aby mieć ten jeden dzień na refleksję nad tym pytaniem i następnego dnia od tego miejsca pójść dalej, odpowiedzieć na kolejne. Jeszcze możesz powiedzieć, jak on jest podzielony, jeżeli chodzi o jakby te rozdziały i tematy. Codziennik składa się z kilku części. Zaczyna się od części, która nazywa się kim jestem. Następnie przechodzi przez obszar emocji, później relacji, kolejno efektywności w pracy i w działaniu, poprzez zdrowie, rozumienie szczęścia i plany na przyszłość. I żeby nie było za łatwo, w codzienniku są nie tylko pytania, ale są też zadania i wyzwania. My starałyśmy się tam upchnąć jak najwięcej też właśnie narzędzi, które pomogą Wam radzić sobie w życiu. Nie są one stricte pytaniami, ale są bardzo poręcznymi wytrychami do tego, żeby pomóc Wam rozwiązywać jakieś problemy, z którymi z pewnością na co dzień się borykacie, jak my wszyscy. Powiem Ci, że kiedy to nagrywamy, powiem Wam i powiem Tobie, Małgosiu, jestem bardzo podekscytowana, bo to tak naprawdę jest pierwszy moment, kiedy w ogóle o tym mówimy. Wierzę w to, że w momencie publikacji oczywiście dzieje się znacznie więcej, ale dla nas nadal to jest jeszcze etap porodu, że tak powiem.
Także jest to naprawdę wyjątkowy, wyjątkowy moment i też zachęcam Was, żebyście poczekali do końca, bo wtedy jeszcze usłyszycie ode mnie nieco więcej szczegółów z przyszłości, że tak powiem. A my już zostawimy ten temat, ale była to, myślę, taka pełna nadziei odpowiedź właśnie na pytanie o te narzędzia do pracy własnej. I mogę dać tylko tyle. Ty korzystasz z codziennika, ja korzystam z codziennika i wierzę w to, że każdy powinien mieć go na swojej półce. I teraz chciałabym przejść do naszej sesji terapii online. Oczywiście śmieję się, bo zanotowałam sobie owe trudności, o które pytaliście. Sporo rzeczy w ogóle się powtarzało i tak jak wspomniałam na początku, pamiętajcie, że nie ma jednej jasnej odpowiedzi na problem zadany w trzech słowach. Natomiast chętnie sobie z Tobą, Małgosiu, porozmawiam o tym, jak można radzić sobie z tymi problemami, o których zaraz powiemy. Pierwsza rzecz to jest temat rzeka. I nie wiem, czy w ogóle da się na to jakoś zaradzić. Zmiany nastroju. Czy w ogóle ktokolwiek nie ma zmian nastroju? Jak to jest? Zmiany nastroju. Zmiany nastroju są przede wszystkim charakterystyczne dla okresu dojrzewania, ale też dla kobiet, które miesiączkują, są w ciąży czy przechodzą menopauzę. I wtedy generalnie dla kobiet zawsze. Dla kobiet zawsze, tak. To się nie oszukujmy, że kobiety mają po prostu podgórkę. I wtedy jakby kobiety oraz nastolatkowie są narażeni na konieczność borykania się z przytłaczającymi emocjami, z, że tak powiem, całego spektrum. Cały bukiet tutaj jest i to jest normalne, tak? Natomiast jeżeli... też jakby nie bardzo rozumiem, co się kryło pod pytaniem o zmiany nastroju. Czy chodzi o przeskakiwanie ze stanów depresyjnych w stany euforyczne, czy bardziej o to, że jest w miarę okej, potem mam trochę dołek i potem jest znowu okej. Albo na przykład ktoś jest agresywny, zdenerwowany, tak, że jest wszystko w porządku i nagle się wścieka. To jest bardzo chyba dużo opcji. Bardzo dużo opcji i ciężko też odpowiedzieć, podejrzewam, że satysfakcjonująco dla tej osoby, nie znając szczegółów. Myślę, że tak mi przychodzi teraz do głowy, że jeżeli ktoś rzeczywiście doświadcza zmian nastroju, najpierw powiedzmy tych depresyjnych czy subdepresyjnych i chce się zorientować, czy to jest jeszcze w granicach normy, czy nie, no to po pierwsze odpowiedź na pytanie, znowu odwołuję się do Freuda, czy to mi przeszkadza w pracy i w miłości? No a po drugie, są w internecie narzędzia, na przykład inwentarz depresji Becka, z których można skorzystać. Oczywiście, to nie jest diagnoza. To tylko może dać jakiś sygnał, czy ja w tym inwentarzu osiągnąłam wynik wysoki, czy nie. I czy to oznacza, że powinienem szukać pomocy u terapeuty czy u psychiatry, czy nie. Inna rzecz to są jakieś nienormatywne stany euforyczne, tak? I znowu, jeżeli występuje u nas gonitwa myśli, zmniejszone zapotrzebowanie na sen, jakaś skłonność do podejmowania impulsywnych, ryzykownych działań, mania wielkości, no to też może sugerować... Co to jest mania wielkości? No to jest taka mania, takie przekonanie, że jakby nic mnie nie zmoże, może wszystko taka, i tak dalej. Masz na myśli, że ktoś uważa, że jest po prostu tak, ekstra. Tak. I jakby adekwatnie do tego przekonania podejmuje pewne ruchy, które mogą się dla niego zakończyć tragicznie albo dla jego budżetu. No więc to też jest taki sygnał, że jednak coś jest nie tak. Tak jak wspomniałam, wydaje mi się, że to, co można zrobić samemu, no to właśnie jakoś skonfrontować się z tym, co jest w tym inwentarzu depresji. Nawiązałaś do depresji i możliwe, że osoba pytająca o zmiany nastrojów nie miała tego konkretnie na myśli, ale pojawiło się też sporo pytań właśnie o takie stany depresyjne. Czy w depresji da się pomóc sobie samemu? Czy osoba w depresji powinna iść do psychiatry i brać leki? Czy ona też powinna iść na terapię? Jakby co, wiesz, jak wygląda diagnoza? To jest taki duży temat. Też wiadomo, że nie możemy zdiagnozować kogoś w taki sposób, czy ma depresję, ale jeżeli ktoś to podejrzewa, to co powinien zrobić? I czy da się temu zaradzić bez pomocy osoby trzeciej? Podstawowa kwestia jest taka, że depresja depresji nierówna.
i jakby obowiązująca w Polsce klasyfikacja ICD-10 nakazuje stwierdzić występowanie konkretnej ilości konkretnych objawów, żeby móc stwierdzić epizod depresyjny. I tak muszą występować przez co najmniej 2 tygodnie przynajmniej 2 z 3 objawów, takich jak obniżenie nastroju, utrata zainteresowań i zdolności do odczuwania przyjemności, czyli tak zwana anhedonia, i zmniejszenie energii, czyli tak zwanego napędu, wzmożona męczliwość, zmniejszenie aktywności itd. Oprócz tego 2 lub więcej spośród następujących objawów: osłabienie koncentracji i uwagi, niska samoocena i mała wiara w siebie, poczucie winy i małej wartości, pesymistyczne, czarne widzenie przyszłości, myśli i czyny samobójcze, zaburzenia snu i zaburzenia apetytu. I w zależności od tego, ile tych objawów występuje, możemy mówić o depresji albo łagodnej, albo umiarkowanej, albo ciężkiej. No i jeżeli rzeczywiście depresja jest łagodna, wtedy psychoterapia może wystarczyć. Natomiast kiedy mówimy o depresji ciężkiej albo o depresji, w której występują objawy psychotyczne, no to wtedy bez leków, w przypadku psychozy, neuroleptyków, ciężko jest pomóc takiemu klientowi, bo on funkcjonuje na tyle źle, że nie jest w stanie zaangażować się po prostu w proces terapeutyczny. I wtedy proces terapeutyczny, psychoterapeutyczny może ruszyć dopiero, kiedy zostanie opanowany, że tak powiem, pożar poprzez farmakologię. Wiesz, co mnie zastanawia, że znam przypadki, gdzie ludzie chorzy na depresję idą do psychiatry, biorą leki i nie robią z tym nic więcej, tylko całe życie polegają na tych lekach. To jest chyba złe. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jak ty do tego podchodzisz? Depresja, chociaż to już też są różne dyskusje na ten temat, ale funkcjonował przez jakiś czas podział na depresję endogenną i egzogenną. Czyli endogenna była to depresja taka, która swoje źródło miała po prostu w zaburzeniach chemii mózgu. Natomiast egzogenna była rozpatrywana w kategoriach reakcji na wydarzenia, doświadczenia. Jeżeli ktoś ma po prostu zaburzone, nie wiem, wydzielanie neuroprzekaźników i to jest taka jego uroda, tak? To coś mu tam po prostu źle działa w tej chemii, no to wtedy taka osoba rzeczywiście bierze leki, te leki jej pomagają i problem mija. Natomiast jeżeli ktoś zareagował depresją na wydarzenia z życia, to leki rzeczywiście spowodują, że on będzie miał w sobie więcej hormonów szczęścia, ale cały czas pozostaje do przepracowania kwestia, nie wiem, straty, jakiej doświadczył i tak dalej. Przerobienia tej traumy. Też wypracowania jakichś nowych sposobów funkcjonowania. No tego się nie zrobi samemu, no tu już potrzebna jest pomoc terapeuty. Ale mimo wszystko raczej leki traktuje się jako sposób na to, żeby przywrócić się do stanu, w którym można podjąć terapię. Ja bym powiedziała, że tak. Kolejna przypadłość, nie wiem, czemu użyłam tego słowa, nazwijmy już za tą trudnością, to były fobie społeczne. Czym są w ogóle fobie społeczne? Fobia społeczna to według definicji wyraźny i długotrwały strach przed jedną lub większą liczbą sytuacji społecznych lub sytuacji publicznego wykonywania czynności, czyli takich sytuacji, w których jestem eksponowana wobec nieznanych mi osób lub narażona na możliwą ocenę dokonaną przez innych. I jakby fobia, można ją rozpatrywać jako punkt na pewnym kontinuum od nieśmiałości poprzez fobie specyficzne, fobie uogólnioną, po aż osobowość unikającą. Fobia społeczna ma swoje ewolucyjne uzasadnienie. To znaczy człowiek jako stworzenie społeczne dosyć szybko zdał sobie sprawę z tego, że żeby nie być odrzuconym przez grupę, musi jakoś reagować na oceny tej grupy, na oceny otoczenia, dostosowywać się do nich i zabiegać o to, żeby ta grupa go zaakceptowała. I to, że my jesteśmy wrażliwi na te oceny, jest tak naprawdę podstawą do rozwinięcia się fobii, jeżeli stajemy się zbyt wrażliwi, zbyt przejęci tym, jak ludzie nas oceniają. I jakby to jest podstawa tego zaburzenia, tak? To, że postrzegam sytuację społeczną jako zagrażającą, ponieważ mam pewne wyobrażenia na temat tego, co ludzie o mnie mogą pomyśleć, i mam pewne wyobrażenia na temat tego, jak wypadam.
Przy czym one niekoniecznie muszą być zgodne z prawdą. Okej, okay, ale myślę, że tego rodzaju obawy może mieć bardzo dużo osób, a niekoniecznie dojdzie to do momentu, w którym jest to fobia społeczna. Często jesteśmy częścią grupy, aktywnie uczestniczymy w jej życiu, nadal obawiając się i będąc przewrażliwionymi na swoim własnym punkcie, ale w tym momencie dochodzi do fobii, że my się odcinamy od tych ludzi, tak? Bo to na tym polega. No, o fobii mówimy wtedy, kiedy ten lęk jest na tyle silny, że zaczynamy unikać tych sytuacji, w których moglibyśmy go odczuć, albo stosujemy jakiś szereg zachowań zabezpieczających, które mają nas jakoś obronić przed tą oceną właśnie, czy przed złym wypadnięciem. Nie wiem, idziemy na imprezę, ale stoimy cały czas w kącie i nie odzywamy się, tak? Mamy przeświadczenie, że jesteśmy beznadziejni i jak się odezwiemy, to no, po prostu pociągnie to za sobą szereg negatywnych ocen, które będziemy musieli dźwigać do końca życia. W efekcie stoimy w kącie, milczymy i tak naprawdę to jest samospełniająca się przepowiednia, bo przez to, że stosujemy takie zachowanie unikające, dopiero właśnie narażamy się na takie oceny. Być może gdybyśmy się zdecydowali odezwać, to w ogóle wszystko inaczej by się potoczyło. Jakby ze fobią, fobia wynika, przynajmniej w rozumieniu poznawczo-behawioralnym, wynika właśnie z tej myśli automatycznej, która się rodzi w naszej głowie, kiedy wyobrażamy sobie, że będziemy w sytuacji społecznej, albo już w niej jesteśmy. Ta myśl może dotyczyć właśnie tego, że ja jestem beznadziejny i że się ośmieszę. Albo z tego, że ludzie mnie odrzucą, tak? Czy to jest jakaś projekcja, której dokonujemy? Zakładamy, że tak będzie i potem to realizujemy. Tak, no jakby też posadawiamy w tych ludziach jakieś swoje lęki i wyobrażenia na nas temat, tak? Jeżeli oni mnie ocenią, pomyślą, że jestem głupi, to może być tak, że tak naprawdę sam tego sobie myślę. I ta myśl powoduje, co jest bardzo ważne, powoduje, że rodzi się w nas na tyle silny lęk, że on rzeczywiście utrudnia nam odnalezienie się w tej sytuacji. Bo niestety lęk upośledza też oczywiście w pewnym natężeniu funkcje poznawcze. Możemy być w lęku rozkojarzeni, może nam być trudno zapanować nad głosem, zapanować nad tokiem myśli i to faktycznie później powoduje, że nie wypadamy tak, jakbyśmy chcieli. Ale czy tutaj winowajcą jest ta grupa, czy to jednak właśnie nasze zaburzone poczucie własnej wartości i zdanie o sobie samym? Zdanie o sobie samym. Więc jak sobie z tym radzić? Bo to jest tak naprawdę, widzisz, trochę mylenie skutku z przyczyną. Jestem przekonany, że jestem głupi, więc zaczynam się bać wystąpień, w lęku robię głupie rzeczy, bo nad sobą trochę nie panuję i w efekcie potwierdzam sobie to, że jestem głupi. Ale nie dlatego je robię, że jestem głupi, tylko dlatego je robię, że się przestraszyłem. Lub że myślę, że jestem głupi. Tak. I w takim razie właśnie jakie należy podjąć działania, co można z tym zrobić? No ja bym rekomendowała terapię. Tak. To jest oczywiście najlepszy sposób. No jest tutaj trochę rzeczy, które możemy robić sami, oczywiście w zależności od nasilenia tej fobii, tak? Możemy robić sobie takie kontrolowane ekspozycje. Jeżeli na przykład boję się jeździć autobusem, to projektuję sobie eksperyment, że jednego dnia jadę z kimś zaufanym jeden przystanek. Następnego dnia dwa przystanki, potem trzy przystanki, potem bez tej osoby jeden przystanek, potem dwa, potem trzy. Jeżeli boję się chodzić do sklepu, to na przykład pierwszego dnia, nie wiem, robię rundkę wokół sklepu. Drugiego dnia, czy w drugim tygodniu, jak już się z tym oswoję, nie przestaje to budzić we mnie lęk, idę do sklepu, ale w takich godzinach, w których wiem, że będzie mało ludzi, czyli na przykład o 6 rano. Jak się z tym oswoję, idę o 9. Jak już się z tym oswoję, to nie wiem, idę w godzinach szczytu, czy w takich godzinach, w których wiem, że będzie duży ruch. No, to się oczywiście wiąże z dyskomfortem, bo jakby cały sukces terapii opiera się na nauczeniu klienta tego, że on może pokonywać lęk, ponieważ lęk nie zabija, lęk sam opada bez tych zachowań zabezpieczających, czy jakichś odczarowujących go i lęk nie powoduje, że zwariuje. I też to uczucie dyskomfortu, o którym powiedziałaś, jest konieczne do wprowadzenia zmiany. Tak. Musimy się przyzwyczaić do tego, że w życiu w kółko mamy sytuacje, które nie są dla nas wygodne. Trochę łączą mi się te fobie społeczne. Nie chciałabym tutaj w żadnym stopniu bagatelizować tego, ale pojawiły się pytania o nieśmiałość i brak wiary w siebie.
głosowałabym, że to jest powiązane. To wynika jedno z drugiego. Że to jest to kontinuum, to się zaczyna od nieśmiałości, potem może przejść w fobię, tak, i w ostatecznym nasileniu mówimy wręcz o całej osobowości unikającej, czyli to jest jakby podstawowy rys tej osobowości. Ale powiem Ci, że im więcej właśnie rozmawiamy o tym i z każdym kolejnym pytaniem zaczynam być tą osobą, która odpowie, że chyba trzeba iść na terapię, bo nie możesz komuś powiedzieć, jeżeli jesteś nieśmiała, to zacznij się przełamywać, bo co to znaczy? Mm-hmm. Tak, jakby powodem, nie jesteśmy nieśmiali, ja tak przynajmniej mi się wydaje, nie urodziliśmy się nieśmiali i niewierzący w siebie, tylko coś musiało sprawić, że tak się poczuliśmy, więc aby móc to odkręcić, trzeba pogrzebać w nas. Tak, można to oczywiście, no, można próbować robić to samemu, tak? Czyli odkryć te myśli, które powodują, że ja się czuję nieśmiała. Jeżeli jestem nieśmiała, czego się boję? Czy boję się tego, że się ośmieszę? A jeżeli się ośmieszę, dlaczego miałabym się ośmieszyć? Bo jestem głupia, albo jestem niekompetentna, albo jestem taka śmaka czy owaka. Gdzieś tam jakby na końcu tej drogi jest to podstawowe przekonanie, jakie mam na własny temat, które podcina mi skrzydła. Jeżeli ktoś jest na tyle zdeterminowany, że sam jest w stanie odkryć to przekonanie, super, niech się zastanowi, co sprawia, że on myśli o tym, że ono jest prawdziwe. Co najgorszego może się stać, jeżeli ono jest prawdziwe? A co może się stać najlepszego, jeżeli nie jest prawdziwe, jeżeli zdecyduje się na przykład żyć tak, jakby nie było prawdziwe? A czy są takie sposoby na to, żeby odzyskać wiarę w siebie lub zacząć bardziej wierzyć w swoje możliwości? Są takie sposoby, jakby... terapia daje człowiekowi szansę na to, żeby na przykład czasami zupełnie po raz pierwszy wyraził swoje emocje, powiedział o tym, co czuje, powiedział o jakichś swoich przemyśleniach, przekonaniach i żeby to nie spotkało się z oceną. Jeżeli na przykład jesteś dzieckiem, płaczesz, a rodzic ci mówi, nie płacz, nic się nie stało. Ja zresztą chyba o tym mówiłam w poprzednim podcaście, ale to jest taki klasyk, na którym też najłatwiej jest pokazać pewne mechanizmy. Więc jeżeli płaczesz i ktoś ci mówi, nie płacz, nic się nie stało, to jak możesz nabrać przekonania co do tego, że umiesz adekwatnie ocenić rzeczywistość? Ciebie boli, a ktoś mówi, nic się nie stało. To kto ma rację? Ty, która jesteś przekonana, że cię boli, czy rodzic, który jest autorytetem? No, który jest dla ciebie w tym momencie Bogiem. Więc jeżeli tak jest, jeżeli jakby żyjesz w tak zwanym unieważniającym środowisku, które cały czas podważa twoje decyzje, twoje odczucia, twoje opinie, nie masz szans nabrać wiary w siebie i pewności siebie. I być może dopiero terapia będzie takim środowiskiem, gdzie ty będziesz mogła nauczyć się ufać sobie, swoim odczuciom, swoim decyzjom. Oczywiście czasami jest tak, że znajdujemy taką relację w swoim życiu, gdzie rzeczywiście bliska nam osoba nas nie ocenia. To niekoniecznie musi być terapeuta, są też po prostu na świecie dobrzy ludzie. Ale jeżeli czujemy, że to jest jakiś tam nasz deficyt, poszukajmy terapeuty. Bardzo się cieszę, że powiedziałaś o przyjaciołach, bo dużo osób pyta o to, czy jeżeli mamy właśnie oddanych przyjaciół, z którymi możemy rozmawiać o naszych problemach i dzielić się swoimi przeżyciami, wyrażać emocje, to czy tak naprawdę potrzebujemy terapii? Czy dobry przyjaciel może nam zastąpić terapeutę? Znowu. I tak, i nie. Dobry przyjaciel na pewno może spowodować to, że obniżymy nasze napięcie, że wyrazimy swoje emocje. Jeżeli to jest rzeczywiście dobry przyjaciel, on te emocje przyjmie, będzie w stanie je jakoś skontenerować, tym samym one zmniejszą swoją intensywność, przestaną nam tak dokuczać i tak dalej. Natomiast jeżeli to nie jest przyjaciel, który ma wykształcenie psychoterapeutyczne, zresztą i tak nie powinien terapeutyzować swojego bliskiego, to jakby on nie jest w stanie tak wpłynąć na ciebie, żeby pewne twoje schematy działania się zmieniły, tak? Bo to jednak wymaga sięgnięcia do dzieciństwa, restrukturyzacji wspomnień, jakiejś pracy nad tym, co było, a nie tylko nad tym, co teraz jest. Więc jeżeli chodzi o jakąś doraźną pomoc, jak najbardziej, przyjaźń jest niezbędna w życiu, nie oszukujmy się. Natomiast nie wydaje mi się, że częstym zjawiskiem jest to, żeby przyjaźń była na tyle satysfakcjonująca, na tyle uskrzydlająca, żeby
wyeliminować deficyty, jakie mamy. Moim zdaniem też ważna kwestia jest taka, że często idziemy do przyjaciela po radę. Mhm. I w rozmowie z przyjacielem mamy od niego non-stop właśnie ten feedback, o którym wspomniałaś wcześniej, co on uważa na ten temat, co powinniśmy zrobić. I nie chciałabym, żeby osoba, która idzie na terapię, liczyła na to, że usłyszy, co ma robić. Mhm. Bo część osób może nie jest tego świadoma, ale terapeuta nie mówi ci, co masz robić. A jeżeli mówi, to coś jest nie tak. I właśnie tu już jest, widzę taką dysproporcję i to, że kompletnie właśnie ta relacja przyjacielska różni się od tej terapeutycznej, bo właśnie w terapii rozmawiasz tak naprawdę sam ze sobą za pośrednictwem terapeuty. Dobrze to rozpracowało? Tak, tak, tak powinno to wyglądać. Rzeczywiście terapeuta nie udziela rad z tego względu, że jakby jest żywotnie zainteresowany tym, żeby w swoim kliencie podbudowywać i wzmacniać poczucie właśnie wiary w siebie, wiary w to, że umiem adekwatnie ocenić sytuację i podjąć dobrą decyzję i poczucie odpowiedzialności za swoje życie i sprawstwa w swoim życiu. Bo jeżeli terapeuta będzie zdejmował z klienta odpowiedzialność za podejmowanie decyzji, no to on nie ruszy do przodu. Jednocześnie, co też ważne, nikt nie jest w stanie podjąć tak dobrej decyzji odnośnie naszego życia, jak my sami. Ponieważ no, na tym najlepszym ze światów jesteśmy jednak dosyć mocno ograniczeni i mimo najlepszych chęci nie jesteśmy w stanie przekazać drugiemu człowiekowi, choćbyśmy byli, nie wiem jak szczerzy, do końca tego, co czujemy i co w nas jest. Tym samym ta druga osoba, którą prosilibyśmy o radę, nie jest w stanie podjąć dobrej decyzji, bo nie dysponuje całą tą wiedzą, którą ma osoba, której ta decyzja dotyczy. Nie czuje tego, co my. Nie czuje tego, co my. Powiedziałaś o decyzjach i moje pytanie brzmi, w jaki sposób podjąć decyzję lub decyzję, nie decyzję, w jaki sposób wyjść z relacji, która jest toksyczna? Może powiedz, czym jest toksyczna relacja? Też mi się wydaje, że to jest takie trochę stwierdzenie, które jest teraz często używane, a tak naprawdę co to oznacza? No jest to równo pejoratywne. No tak, toksyczna relacja to jest taki trochę worek, do którego się wrzuca wiele rzeczy. I myślę, że tutaj ekspertką jest Katarzyna Miller, do której książek bym w ogóle odsyłała najchętniej, ponieważ ona w ogóle napisała taką książkę, która ma tytuł Instrukcja obsługi toksycznych ludzi. Tak w każdym razie mi się wydaje, ponieważ cytuję z pamięci. I ona jakby definiuje toksyczne relacje jako relacje, w których przede wszystkim mamy do czynienia z manipulacją. Czyli jesteśmy z człowiekiem, który zachowuje się w taki sposób, że my trochę mamy poczucie, że nie jesteśmy sobą, że podejmujemy decyzje tak naprawdę, z którymi się nie identyfikujemy, że trochę działamy, nie wiadomo, pod wpływem czegoś, ale na pewno nie własnej woli. Czujemy się źle, czujemy się jakoś stłamszeni, osaczeni, a jednocześnie jest coś fascynującego w tej osobie, że nie chcemy jej zostawić. Ona traktuje nas niewłaściwie, ale za jakiś czas na przykład, nie wiem, obsypuje nas prezentami, obdarowuje nas zainteresowaniem, czasem, uwagą. To trwa jakiś czas, daje nam nadzieję na to, że będzie lepiej, ale później znowu jest gorzej. Więc jesteśmy cały czas w takim kołowrotku, trochę nie wiemy, na co możemy liczyć, nie wiemy, czego możemy się spodziewać. Z jednej strony cierpimy, z drugiej strony mamy nadzieję, bo przecież już raz było lepiej, to może znowu będzie, może będzie lepiej na troszkę dłużej, to sobie odpocznę. I to jest bardzo deprywujące, ponieważ nasze potrzeby nie są zaspokajane, potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba jakiejś stabilizacji. Bardzo pociągające, bo jednak jest ten element gratyfikacji, którą otrzymujemy raz na jakiś czas, takiej ekscytacji. W ogóle mówi się, że ten taki warkocz miłości i nienawiści to jest najściślejszy splot i to jest najtrudniej z takich relacji wyjść. No i jeżeli zadać sobie pytanie, jak sobie poradzić z taką relacją, no ja znowu, co mogę powiedzieć? Terapia. Terapia, no, terapia. Ale terapia w parze? Wiesz, wydaje mi się, że jeżeli mówimy o toksycznej relacji, to ta toksyczna strona raczej nie zauważa problemu, więc nie sądzę, żeby była skłonna iść na terapię, bo nie bardzo widzi sens. Ona się zazwyczaj dobrze czuje w tej relacji. To raczej ta strona, która cierpi, jest zalewana toksynami, odczuwa potrzeby zmiany i pójścia na terapię. Może dobrze by było zacząć od takiego jakiegoś, nie wiem,
zdania sobie sprawy z tego, co tak naprawdę się w tym związku dzieje. Jeżeli dzieje się coś niedobrego, zapisujmy sobie, co nam się nie podoba, jak często to się zdarza, czy to się poprawia, czy się nie poprawia, czy w ogóle coś idzie ku lepszemu, czy nie idzie. Jakoś tak, bo ludzie mają tendencję do tego, żeby zapominać złe rzeczy, żeby żyć. Nie? Żeby żyć muszę zapomnieć, żeby żyć muszę wybaczyć. Ale kurczę, może tak naprawdę okazuje się, że to jest jedyna rzecz, jaką w życiu robię. Że już w zasadzie cała moja energia idzie w zapominanie i wybaczanie, żeby podtrzymać ten związek. Warto też zasięgnąć opinii ludzi z zewnątrz, tak? Jeżeli, nie wiem, kilka osób mówi mi, że coś jest nie tak, że słuchaj, no wyglądasz na jakąś przygnębioną, bez życia, a ja Cię pamiętam jako super uśmiechniętą dziewczynę, czy dobrze się dzieje w Twoim związku? Jeżeli spotykasz się z taką opinią już ktoś raz, może warto się zastanowić, czy coś się nie dzieje w moim związku. No i myślę, że terapia jest dobra w podjęciu takiej decyzji i w podtrzymaniu jej, bo to jest też bardzo trudne, żeby wytrwać w takiej decyzji. Czy jest jakaś szansa, że taka terapia sprawi, że my będziemy potrafili przemówić do partnera i on się zmieni? Czy z założenia idziemy na terapię po to, żeby było nam łatwiej odejść? Myślę, że jest taka szansa, ponieważ tak jak powiedziałam, toksyczny związek, określenie toksyczny związek, to jest jakiś taki konglomerat, gdzie jest wszystko. I pewnie znajdzie się tam też miejsce dla relacji, w której jeden z partnerów jest po prostu psychopatyczny i bez przejścia swojej terapii no się po prostu nie zmieni i nie ma dla niego szans, ale znajdzie się tam też pewnie miejsce dla osób, które niekoniecznie są zaburzone, ale jakoś nauczyły się funkcjonować w określony sposób w tej konkretnej relacji, bo nie wiem, nauczyły się, że ich egoistyczne zachowania nie spotykają się z żadnym sprzeciwem, tak? Więc nie używają tego. Tak, że mogą sobie po prostu, przepraszam, używać. Więc w takim przypadku, jeżeli my nauczymy się stawiać granice, jeżeli jakoś podreperujemy swoją asertywność, to może w ogóle temu związkowi wyjść na dobre i on się może obronić wtedy, tak? Cały związek. Niekoniecznie musi się kończyć. Powiedziałyśmy o toksycznej relacji w kontekście naprawdę bliskich kontaktów. Natomiast często jest tak, że jesteśmy w stanie zidentyfikować toksyczną jednostkę w jakiejś grupie. Na przykład w szkole albo w pracy. I wiemy, że ta osoba po prostu właśnie manipuluje, że nie gra fair, a jednocześnie ludzie się, że respektują tę osobę bardzo, albo podlizują jej się. I my wiemy, że to jest z nią nie tak, ale jednocześnie ona bardzo źle wpływa gdzieś tak na tą dynamikę w grupie. Czy są takie sposoby, żeby móc tę osobę, wiesz, zagiąć w jakiś sposób? Czy coś działa dobrze na takie jednostki? Dobrze, w sensie dobrze dla nas. W sensie coś, co sprawia, że ona ucicha, że nie wiem, ignorancja tej osoby, czy właśnie trzeba wchodzić z nią w jakieś dyskusje, czy nie, próbować ją zdemaskować? Myślę, że takie osoby, chociaż nie wiem dokładnie, o jakich osobach mówimy, ale kiedy sobie wyobrażam toksyczną osobę, to zakładam, że ona gdzieś, jeżeli manipuluje, to prawdopodobnie spodziewa się określonego efektu swoich działań. I jeżeli ten efekt jest inny niż ona się spodziewa, to może być dla niej jakiś moment zastanowienia. Czyli jeżeli czujemy się popychani do jakiegoś zachowania, do zrobienia jakiejś rzeczy, ale decydujemy się tego nie robić, po prostu uczymy się stawiać granice i podejmujemy decyzje w zgodzie ze sobą, no to jakby bronimy siebie, tak? To jest bardzo ważne w relacjach z takimi ludźmi, jest trening asertywności. Nauczenie się mówienia nie bez poczucia winy, kiedy widzę, że ktoś wykorzystuje mnie, moje dobre serce, to, że łatwo mi przychodzi udzielanie komuś pomocy, rezygnowanie z jakichś swoich przyjemności dla dobra innej osoby i tak dalej. Warto też czasami zastanowić się po prostu nad ucięciem takiej relacji, nawet jeżeli to nie jest relacja romantyczna. Odseparowaniem się na jakiś czas, chociażby po to, żeby zobaczyć, jak wtedy reaguję, jak się czuję, czy może nie jest mi po prostu dużo lepiej. Tylko jeżeli dlatego, że jestem z daleka od tej osoby. A jeżeli to jest nasza bliska osoba, to w którym momencie chronienie siebie i mówienie nie jest ważniejsze niż dobro kogoś, kogo kochamy? To jest bardzo trudne pytanie. No, tak myślę. I też nie wiem, czy można na nie odpowiedzieć tak w kategoriach ogólnych. Pewnie inaczej to będzie, jeżeli będziemy mówiły o toksycznym dziecku, a inaczej o toksycznym rodzicu. Jeżeli osoba,
która jest toksyczna, jest dorosła i można założyć, że może odpowiadać sama za siebie, to w momencie, w którym czujemy, że ta relacja naprawdę nas niszczy, myślę, że możemy ją zerwać, nawet jeżeli z założenia jest bliska i jeżeli, nie wiem, jesteśmy całym sercem przywiązani do tego, że chcemy tworzyć obrazek pięknej rodziny z psem i fortepianem, to warto jednak się obronić. Natomiast jeżeli mówimy o dziecku, które też potrafi uprzykrzyć życie, ale to nie zerwiemy tej relacji. Jesteśmy za nie odpowiedzialni, no wiadomo, że takiej relacji wtedy nie można zerwać. I wtedy na przykład nie wyobrażam sobie w ogóle życia takiej osoby bez pomocy terapeutycznej, tak? Bo tutaj potrzeba gigantycznego wsparcia, żeby w ogóle udźwignąć taką sytuację. Pojawiło się pytanie o WWO. Powiedz nam, co to jest i jak można sobie z tym radzić. Bo przyznam szczerze, że kiedy dostałam to pytanie, to nie wiedziałam, na czym to polega. Pod skrótem WWO kryją się wysoko wrażliwe osoby. Czyli osoby, które charakteryzują się tym, że bardzo dogłębnie przetwarzają informacje, które poddają wielokrotnym przemyśleniom, mają taką łatwość, chociaż to nie jest chyba dobre słowo, w przeżywania stanu przebodźcowania, które prowadzi do tego, że są po prostu zmęczone i potrzebują się wycofać. Boże, przepraszam, ale jak pan mówisz to mnie? Ja mówię o sobie też. Jak już powiedziałaś pierwsze zdanie, to pomyślałam sobie, oj, było rozwinąć ten skrót wcześniej. Tak, to jest też ostatnie kryterium, to jest kryterium, które zastanawia mnie w takim sensie, czy jednak ja do tej grupy tych ludzi należę. Mianowicie wyczulenie zmysłów, czyli te osoby czują więcej zapachów, słyszą więcej dźwięków, widzą więcej. Lata komar. Tak, no. Są wysoko wrażliwe także w tym znaczeniu. A czy to jest niezbędny czynnik? Do jakby. No on się zawiera w definicji, okay. Więc w sumie nie wiem, czy jest niezbędny, ale z taką definicją się spotkałam, taka definicja funkcjonuje. I pytanie było o to chyba, jak sobie radzić z tym, kiedy jest się WWO. To też jest takie pytanie, na które nie można odpowiedzieć jakby satysfakcjonująco każdemu, kto jest WWO, bo pewnie każdy to przeżywa na swój sposób, ale myślę, że najważniejsze w takiej sytuacji jest przede wszystkim dbanie o siebie, o to, żeby mieć czas na relaks, żeby mieć czas na odreagowanie różnych sytuacji, żeby mieć możliwie ułożone życie, w którym jest mało chaosu, mało jakichś niespodziewanych sytuacji, które mogą nas wyprowadzić z równowagi i spowodować, że będziemy musieli długo do siebie dochodzić. Zadbanie też właśnie o taki czas na czas i przestrzeń, na refleksję, odpoczynek, jakieś wyciszenie. Czyli po prostu o relaks. Ja też odsyłam do książki Elaine Aron, która zajmuje się tematem osób wyjątkowo wrażliwych, gdzie na pewno znajdziecie dużo jakichś podpowiedzi, jak sobie radzić, jak z tym żyć. I to też podziękujemy. Tak. Dziękuję Ci, Małgosiu, za to, że odpowiedziałaś na tyle trudnych pytań i mam nadzieję, że będą one stanowić te odpowiedzi. Dobry początek rozmowy na te tematy i osoby, które zadały pytania lub interesują się tymi poszczególnymi trudnościami, będą mogły to zgłębić lub też może właśnie zrozumieć, że jest to znacznie większy problem niż odrobienie pracy domowej. Także jest to temat rzeka i w ogóle dziedzina pracy nad sobą, czy też psychoterapii, psychologii. Jest fascynujące, lubię z sobą rozmawiać na ten temat, bo zawsze bardzo dużo się uczę, ale myślę, że warto podkreślić to, że każdy przypadek jest indywidualny i nie możemy tutaj generalizować. Także ja tutaj osobiście apeluję do wszystkich osób, które czują, że nie radzą sobie, naprawdę warto jest prosić o pomoc. I ostatnio też, dzisiaj będzie dzień cytatów, bo ostatnio też słyszałam, mogę coś co prawda przekręcić, ale takie mądre słowa, że szukanie pomocy wymaga bardzo dużo siły i odwagi. Więc jeżeli wydaje Wam się, że jeżeli idziecie po pomoc, to znaczy, że jesteście słabi i nie radzicie sobie sami, to od razu wymaszcie sobie ten beznadziejny stereotyp i schemat.
bo właśnie potrzeba odważnej osoby, żeby mogła stawić czoło swoim problemom. Ja swoim klientom często mówię, jeżeli mają problem z poczuciem własnej wartości, z jakimś takim uznaniem swojej kompetencji w podejmowaniu decyzji, że kurczę, podjęli najlepszą decyzję, jaką mogli, zgłosili się na terapię, zadbali o siebie i to jest bardzo konstruktywne i to też pozwala im jakoś dowartościować się, tak? I myśleć o sobie lepiej, że ha, potrafię o siebie zadbać, podjąłem dobrą decyzję. Powiedz mi, jak się można z Tobą skontaktować i gdzie można Cię znaleźć? Można mnie znaleźć na znanym lekarzu i tam przeczytać opinię o mnie. Można się ze mną skontaktować przez moją stronę na Facebooku. Można mnie znaleźć w Łodzi na ulicy Kościuszki. Tam jest mój gabinet. Szczegóły załączymy. Szczegóły załączymy, tak. Ewentualnie jakiś telefon. Pamiętam, że ostatnio załączałaś telefon, ale nie wiem, czy nadal przyjmujesz telefoniczne zgłoszenia. Telefon działa, tak, jest. Chociaż rzeczywiście częściej się ludzie ze mną kontaktują przez internet. Dobra, wszystko w takim razie napiszemy u dołu. Tobie dziękuję jeszcze raz za rozmowę. Ja bardzo dziękuję. I zapraszam ponownie. Ogromny, ogromny zaszczyt. Mam nadzieję, że nie zanudziłyśmy słuchaczy. Kiwam właśnie głową. I przebieram nogami na myśl o odcinku na temat psychologii ewolucyjnej. Tak, tak. Na koniec jest właśnie apel od Małgosi, który ja przekażę, że bardzo nas ciekawi, czy Was będzie ciekawić odcinek poświęcony ciekawostkom psychologicznym z zakresu psychologii, czy psychoterapii, psychologii ewolucyjnej, czyli żeby dać taki mały, żeby zdradzić, o co chodzi, to na przykład właśnie dlaczego mężczyźni wolą blondynki i różne takie smaczki. Mogę się z taką ucieszona. Ja bardzo jestem ucieszona, nie lubię to pytanie. Napiszcie, że tak, no proszę, żeby jej nie było. Nie żartuję. Nie, oczywiście. Czekamy na Waszą opinię i oczywiście na Wasze wrażenia, jeżeli chodzi o ten podcast. Do usłyszenia. Pa, pa. Do usłyszenia, pa. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Po raz kolejny to podkreślę, ale jest on wyjątkowy, bo jest związany z premierą codziennika. Wszelkie szczegóły znajdziecie w opisie. Odsyłam Was na moją stronę i głęboko wierzę, że dla tych osób, które interesują się pracą nad sobą, samorozwojem, zdrowiem psychicznym, psychoterapią i chciałyby uszczęśliwić się, poznać siebie lepiej, jest to naprawdę niesamowita rzecz, niesamowita książka, niesamowite narzędzie. Także jestem bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwa, że mogę ją Wam pokazać, przedstawić i zachęcić do jej zakupu. Ja przypominam, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o godzinie 7 rano, po to, abyście mogli zacząć z nim nowy dzień. Możecie go słuchać na YouTubie, na Spotify oraz na iTunesie. I mam do Was ogromną prośbę. W zależności od tego, gdzie go słuchacie, będę bardzo wdzięczna za Wasze wsparcie. Jeżeli słuchacie mnie na iPhone'ach w aplikacji podcasty, to pamiętajcie, że tam można wystawić podcastowi opinię, dać kilka gwiazdek, zostawić komentarz. To naprawdę bardzo im pomaga, bo dzięki temu podcast jest bardziej promowany. A ja wierzę w to, że jeżeli coś mi się podoba, to chcę, aby było polecane szerszemu gronu osób i żeby docierało do większej ilości słuchaczy. Na Spotify możecie zaobserwować podcast i też na obu tych platformach możecie go pobrać na swoje urządzenie. A na YouTubie oczywiście możecie zasubskrybować mój kanał, dać łapkę w górę odcinkowi oraz zostawić kilka słów jako komentarz. Mam nadzieję, że to nie jest ostatni odcinek z Małgosią, bo ja uwielbiam temat zdrowia psychicznego oraz psychoterapii. Dajcie znać, jak podobał Wam się ten odcinek i do usłyszenia już za tydzień. Pa!